Wystarczyło tylko kilka dni, żeby fortepiany, które pojawiły się w centrum Katowic, zostały zniszczone. Odporne na warunki atmosferyczne fortepiany za prawie 150 tysięcy złotych nie przetrwały starcia z wandalami, bo tak nazywają ich mieszkańcy miasta, którym sama idea zamontowania takiego sprzętu w centrum bardzo się spodobała. Mimo wszystko uważam, że powinno się stawiać takich fortepianów, pianin jak najwięcej. Instrumentów, gdzie ludzie przechodni mogą sobie usiąść i zagrać. Dlaczego? Dlaczego? Często ktoś coś tam potrafi zagrać, niestety nie ma w domu, z różnych względów, ze względów na warunki mieszkaniowe, a tutaj może sobie po prostu usiąść i zagrać, tak? Szczerze, że to nie jest na miejscu, żeby takie fajne akcje niszczyć i plądrować i generalnie coś, co służy nam, jest za darmo, powinniśmy szanować, moim zdaniem. Idea super, jest nam niestety, bardzo przykro, ale... że niestety... Wandalizm się jeszcze jednak szerzy. No przykro nam jest z tego powodu. Wolelibyśmy, żeby to było dobre cały czas i przynosiło radość ludziom. Jak będą tak psute, niszczone, to nie fajnie, nie? Znowu, no nie wiem, jakieś kamery trzeba by i tych wandali później ukarać.